No i patrzcie, ten boczuś. Patrzcie, jaki on jest soczysty. To widać zresztą, że to nie jest suche mięsko. Mhm. Pyszne. Pakuję właśnie w słoiki. Słoik dla twojej mamy, co nie? I patrzcie, to był taki wielki boczuś, a co tu się z tego stało? No. Ale mięciutkie. Tylko nie będę dawać kapusty, bo twoja mama kapusty kiszone, ona mówi, że to jest ciężko strawne. O, ale zobaczcie, jaki, o, to widać. Rozpływa się w ustach. Taki mięciutki. No. I dobra, ma ziemniaczki, ma boczek. I dla nas też zostało się później. Na razie się tego, to chyba zostawimy sobie tak do chlebka. No. A tamte kawałeczki, co były, zaraz wam pokażę, to zostawimy sobie z, jadam do pojemniczków. O. Jadam do pojemniczków z tym, z kapustką, te. A tamten sobie zostawimy do chleba. Dlatego ja chciałam właśnie taki, żeby był duszony boczek, a nie pieczony. Boże, co ja z tym boczkiem? Przecież to żeberka. Same wam pokazywałam, jak kupywałam żeberka. To były żeberka. Ale no to wygląda jak boczek, co nie? Ale kupywałam jako żeberka, ekstra żeberka. O! Bez kości. Dobra, pakuję. Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. No. 6 stopni. No. Jak widzieliście, wjedziemy mojej mamie od razu barszczyk i beć mięsko. Tak. Co tu w tym pokazywała, momencie, jak nakładała do słoika. No. Te mityczne boty, żeberka zwane boczki. No. Jezu, normalnie ja nie. Mi się zdaje, że ja po prostu dlatego się non-stop myliłam, bo one faktycznie wyglądały jak boczek. A co ty chciałeś powiedzieć? To w tym momencie powiem wam, jak to było z tym boczkiem, tak? No. No. Cały film robiłem, no śmiałem się, że. Ja też. I boczek obracamy, boczek kroimy, boczek kładamy, a to były żeberka. Ale według Beci to był boczek. O, ludzie. Nie, bo ja się tu mówię, bo ja się tym właśnie, bo ja nawet jak tobie pokazywałam, ja mówię, patrz, jakie ładne, jakie ładne żeberka. Normalnie jak boczek. One tam tylko miały kilka chrząstek. No. Co nie? No i to były nazwane żeberka, nie, żeberka ekstra, o. Bo ekstra mięsne to były inne, takie trójkąty. A te były żeberka ekstra. Ale są takie żeberka właśnie często, co nie ma w ogóle kości. Tak, nie? tak. Tam nawet jedna z was powiedziała na ostatnich zakupach właśnie, co pokazywał, że trzeba było kupić więcej, ale to były dwa ostatnie kawałki, nie było już nie, więcej. Nie, ludzie wykupują od razu, jak no, takie coś trafią. Bo na nich taka zupka ugotowana, czy tak właśnie upieczone, to pycha. No widzieliście, jaki kawałeczek się zrobił, nie? No. Kawałeczek robił z takiego dużego, taki malutki. Bo mięso traci. Traci 30%. Przy obróbce jakiejkolwiek z kilograma robi się 70 deko. A im mięso tłuszcze, to potrafi się zrobić jeszcze mniej, bo tłuszcz jeszcze się wytapia. Majcia dostała tabletkę rano, pani ją jak zwykle szukała. No. Na palec pasztetowa i tabletka. Wystarczy troszeczkę tabletkę owinąć w pasztetową, a my kupujemy tą w Dino, co nie? Taką no, tą wędzoną. Ona ją uwielbia. Troszeczkę w pasztetową. A, tą pasztetową wędzoną z Dino, tak, nie? No. To, i koniec, Majcia połknęła tabletkę, nawet nie wiedziała kiedy. I żeby nie zapeszyć, bierze trzeci dzień tabletki. I do tej pory. Ale poczekaj, to jeszcze dopiero. Jeszcze nie ma co zapeszać, tak, nie? Ale bierze dawkę tą najsłabszą, także. Tak, na razie najsłabszą. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. I coś jeszcze miałam mówić. I. Bardzo dużo piję i bardzo dużo chcę jeść. No ale to w piątek już będziemy wszystko wiedzieć. Ale nawet jeżeli są takie jakieś takie skutki uboczne, to tam
napisało, że po 2 tygodniach one powinny się unormować. Ustaną. Tak. Ale tak rzeźko. No. To 10 połowach, to jeszcze mamy chwilę. Zanim moja mama wyjdzie, to jeszcze 10 minut. No to jeszcze majcie sobie pociuła. No, lekarz załatwiony. Apteka załatwiona. Apteka załatwiona. Pieczywo załatwione. Piekarnia. Piekarnia na osiedlu. I teraz my jedziemy. Teraz my jedziemy do apteki. No my skorzystamy z innej. No my korzystamy z innej apteki. A tam zawsze jak na receptę, to bierzemy gdzie indziej. Bierzemy z apteki w rynku. No i od razu kupię ten, pójdę tam do tego sklepu z warzywami i kupię mu, że tam będą lepsze pomidorki, wiesz? No jedzie ten, patrz. Widziałeś? Jak ściął? Ja tak myślałam, że on to zrobi. No bo on zasuwa tym złomem jak. A tu jest bardzo wąsko, ja nie wiem. No ja nie wiem, czemu oni tak zrobili. Tak, zrobili tą drogę, a czemu nie poszerzyli? Ale w ogóle ona jest węższa, jak była. No. Tutaj... Po co dla rowerów? Tak. 2 metry szerokości, nie? Ja nie wiem, no... Tak sknocili tu robotę, że... Pół metra. Ale po drugiej stronie też jest, ile ten można było. Metr powinna być szersza. Tak. Bo ona była szersza gdzieś o metr. Tak. Ale to zaraz będzie widać, zaraz zobaczycie, jak oni to spitolili. Że tu 2 ciężarówki się nie miną. No, ciężko. Musisz zjeżdżać całkiem. Tam na zakręcie to musi stanąć i przepuścić naprzeciwka. Bo inaczej się nie zmieści. Bo tak to się nie zmieści. Już nie było tych. A i pieczywo też musimy kupić. Patrzcie, jaka jest różnica między drogami. Tu, co ten czerwony wjeżdża, a patrzcie tam dalej. I tutaj była taka szeroka. I taka szeroka była droga. Jaka jest różnica? Tu 2 by się wcisnęły na pasie z tej strony, no. Nie? No takie badziewie zrobili, że... Zrobili ścieżkę rowerową, która ma ile? 500 metrów? Zaczyna się nigdzie i kończy się nigdzie. Ale plan wykonany. Tak, ktoś pieniądze wziął. Tak jest. To powinien dostać ten, po dupie, kto zrobił ten projekt. No i ktoś go zatwierdził, nie? No i ten, który go zatwierdził. Że takie gówno zaprojektował. Przecież tym bardziej, że coraz więcej samochodów jest i coraz większe te samochody robią. No. Zamiast przyszłościowo jakoś pomyśleć, to... Ale w Żaganiu wożą czołgi. No dlatego... I gdzie on ma z tą lawetą? I to od lat wożą czołgi. Czołgi, te transportery różnego rodzaju. No, rosomaki, czołgi, leopardy wożą. No. To się nie mieści na drodze. No ale już... Ja pamiętam, jak czołgi jechały ulicą. Pamiętam. Ja pamiętam, bo ja przecież tam mieszkałem. Ale tutaj też padło, oni na most przecież jechały. Czołgi. No. Mówili, że most ten tutaj w centrum nie wytrzyma przejazdu czołgu. Dał radę. Dał radę. Przejeżdżały czołgi i stary dał radę. Niemiecki most. Tak. On przez chwilę miał włączony kierunkowskaz. Tak? No. Słoneczko wychodzi. Już jest 10 stopni. Chyba zobaczył, że nagrywamy. A może. Bo niektórzy się wystawiają na... Żeby pieniążki zdobyć, nie? No. To już cały oblepiony. Majcia, czemu ty płaczesz? Byłaś już dzisiaj właściwie 3 razy, nie? No. Nie płakaj. Patrz, jak woda opadła, aż plaża wyszła. Ale to naniosło, Artek. Naniosło piachu.
I jacy? Już bobrów w ogóle nie ma prawie. Ja podejrzewam, że to naniosło. Naniosło, bo nas też naniosło. Wszystko wymyło, a chwasty i tak rosną, nie? Dalej. Tak. I to w piachu, ty nie? Ty patrz, co zrobili. Co? No widzisz? A, taką w knajpce tą. Taką wiatę jakby? Na zimę. Czy coś takiego? No, nie jak było z lewej strony. Tak, tego nie było. Tam są okienka? Nie, tylko takie. Ale żeby nie padało, co nie? Mhm. No i tam podejrzewam, że włożą coś, żeby było ciepło. Chyba, że jak przyjdzie zima, to jakieś rolety mają. Ale promiennik też wystarczy dać. No, ale to będzie uciekać i tak. No i tak widzicie, jedziemy do apteki, do której chodzimy od zawsze. A ile ludzi do Podmiejskiego? Pełny. A tu jak jeżdżą? A, starsi ludzie jeżdżą już Podmiejskimi. I dobrze, że zrobili tyle tych autobusów, nie? Tu zajęte, wszystko zajęte. Wszystko zajęte. Tu tak samo. Trudno tam już. Nawet nie ma gdzie stanąć. Tu stanę. Przy liczniku. Na środku. I tutaj, no bo to też narysowali, nie wiem dla kogo te. Chyba dla rowerów. No. Gdzie teraz jedziemy? Do domu. To jedzie coś. No. Becia już zrobiła. Byłam w aptece. W aptece zakupy. Słuchajcie, w sklepie warzywnym zapłaciłam prawie 70 zł za. Po 38 zł orzechy włoskie. Wziąłam trochę oczywiście, bo nie, ja tylko mówię za kilogram ile to kosztuje. Pomidory są po 16 zł za kilogram. Kalafior 12,50 za kilogram. Wzięłam. A, winogrona są po 16 zł też za kilogram. Wzięłam maliny. Maliny takie wczorajsze, takie malutkie pudełeczko, nie wiem ile tam jest, 20 deko. Wczorajsze, niby tak się to nazywa, to są po 9 zł za kilogram. Dzisiejsze po 16 zł za kilogram. Wszystko prawie kosztuje 16 zł za kilogram. Później wzięłam dwa słoneczniki. Słoneczniki takie, jak oni to mówią, wczorajsze, to po 5 zł. Po 5 zł, później nie wiedziałam, że ten pan tak powoli będzie jechał. To wzięłam też takie jakby wczorajsze pomidorów trochę, to one były po 7,50. Wzięłam trochę tych właśnie takich malinowych po 16. Później co ja jeszcze brałam? Właśnie widzę teraz ten. Ale no ceny przerażają. Ogórki po takie gruntowe po 10 zł za kilogram. Co tam jeszcze było? Granaty sztuka 4 zł za kilogram. Rzutkiewka 3,50. Jabłka po 5 praktycznie wszystkie. Od 5-6 zł za kilogram. Także no ceny po prostu rozwalają. Strach chodzić normalnie do sklepu warzywnego. No jeszcze coś miałeś mówić. A i właśnie, słuchajcie, temat chleba, wypieku chleba drożdży czy na zakwasie, to jest temat rzeka. Ja się uczyłam tego 3 lata, dlatego nie streszczę was 3 lat w ciągu, nie wiem, 10 minut, bo to jest po prostu niemożliwe. Chleby białe, takie te pszenne, jak tostowy czy coś, nie piecze się na zakwasie. To są typowo te chleby drożdżowe. Na zakwasie są to chleby ciężkie, tak się mówi, zakwaszające żołądek. Osoby, które mają... Na osiedle pojeść po chleb. To, o właśnie. Osoby, które mają wrzody żołądka,
nie powinny jeść chleba na zakwasie. Jeżeli w ogóle jakie problemy mają z żołądkiem, powinny jeść raczej chleby właśnie te takie lżejsze, są to chleby na drożdżach. Chleby na drożdżach zazwyczaj są też właśnie, one są takie cięższe, bardziej gliniaste, co nie znaczy, że ja mówię, że one są mniej zdrowe. Nie, w żadnym wypadku. To są zdrowe chleby, dlatego że one zazwyczaj są na mąkach o... Na przykład mąka 750, mąka 1000, mąka 2000, tak? Pszenne, żytnie mąki. A te raczej na drożdżach to są z tej mąki bardziej przetworzonej. Czy są zwolennicy? I tutaj są, jedni są za, jedni są przeciw. Są zwolennicy chlebów, tak jak mówię, na zakwasie? Ale są zwolennicy chlebów tych lżejszych, na drożdżach. Zresztą sam zakwas to też tak jakby takie drożdże, które, tylko że one są troszkę inne, tak? Które powodują to, że, bo mąka to tak jakby węglowodany, tak? Tylko że zakwas, drożdże wytwarzają te, Boże, jak to się nazywa? Tworzy się alkohol, tak? A znów z zakwasu będzie kwas mlekowy jeszcze. Dlatego no to jest, ja tak już teraz tak nie pamiętam na 100%, jak to ten proces, bo to już tyle lat, jak nie byłam w szkole. Ale wiem, że u nas w piekarni nie było robionych tylko chlebów na zakwasie. Nie! I to ja w takiej piekarni, gdzie piec był opalany węglem. Ja 3 lata miałam praktyki na piecu opalanym węglem, takim starym, bo jeszcze przez Niemców robiony. Zresztą chodziłeś do mnie, co nie? Pamiętasz? No pamiętam. No tym chlebem pachniało już przed piekarnią. No ale mówię, no były chleby robione na drożdżach, tylko nie na drożdżach. U nas nie były robione na drożdżach suszonych, tylko na tych żywych drożdżach, takie z kostki, o, to żywe drożdże. I były robione chleby na zakwasie. Także jak pójdziecie do piekarni, to spotkacie i te chleby. Jedynie czego, chleby takie bardzo ciemne, aż brązowe, ja potrafię rozpoznać ten kolor. To są chleby, które na przykład nie ma mąki razowej, tylko jest melasa dodana. Po to, żeby on miał ładny, ciemny kolor. A mąki razowej to ten chleb nawet nie widział, bo mąka razowa jest drugą mąką. Więc tu zazwyczaj te takie piekarnie, które nie są za bardzo uczciwe, dodadzą melasy i kupę osób myśli, że o je, chleb dobry, bo ciemny. Nie. I ja nie pamiętam, żeby do takiego zwykłego, codziennego chleba, co się kupuje, kiedyś był baltonoski, taki ten z makiem posypany czy coś, my żeśmy nigdy nie dodawali cukru. Nigdy. Nigdy nie dodawało się cukru do tych bułek takich z kreską, jak to się mówi, co nie? Nigdy nie dodawało się cukru. To oczywiście do mlecznych bułek, do chałek. Tak, ale do takich tych nie dodawało się. Zmieszczę się tu? Mhm. Ale się nie... Dlatego mówię, to jest temat rzeka. Ja nie podaję przepisów na chleb na zakwasie. Dlaczego? Bo większość z Was by tego nie zrobiła. Trzeba poczekać, aż ten zakwas będzie trochę, żeby on ruszył pieczywo. Jest w tym dużo roboty, więc ja po prostu sobie daruję. Robię chleby na drożdżach i moim zdaniem też wychodzą smaczne, lżej strawne. Jeżeli ktoś ma ochotę na chleby na zakwasie, no to musi po prostu wybrać kanał, tak? Typowo kanał, gdzie są takie kanały, bo ja widziałam, typowo specjalizujące się w wypiekach. Także myślę, że temat jest niewyczerpany, ale nie będę Wam już więcej marudzić na temat chleba. No, mam jeszcze jeden temat, ale to jak będzie wróci. Dobra. To jest temat rzeka. No, byłam w tym, jak to się nazywa, piekarni znów. Źle coś się zapaliło. I byłam na tym malutkim bazarze, co tutaj jest. Słuchajcie, ja więcej razy nie przyjadę. Mnie po prostu nie stać. A ceny Wam powiem z piekarni, bo mam paragony.
to wam powiem w domu. Zobaczycie, co kupiłam i za jakie pieniądze. I pokażemy wam, co Becia dostała, bo no jak wiecie, na imieniny prezentu sobie nie kupywałam, co nie? No. No bo nie było takiego, jakiego chciałam. A dzisiaj znalazłam. Dzisiaj znalazłam i kupiłam. Także pokażemy wam w domu, co żeśmy kupili. Beci na imieniny i no i o cenach też troszkę wam pokażę, dlaczego nie chodzę u nas w mieście na bazar. I coś jeszcze miałaś powiedzieć? No już. Moja mama chciała czekoladę, też poszedłem w Delikatesy Centrum. Nasz sklep rodowity, nie? No, 16 zł czekolada. Taka z tych większych, tak? No, bo twoja mama chciała większą czekoladę. I nie było wyboru, 16 zł i do widzenia. W Kauflandzie bym ją kupił za 8. Może 8 nie, ale za 11 na pewno. No. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć i to nie pierwszy raz mówimy. Proszę nie poprawiać osób, które komentują. Chodzi o poprawianie błędów ortograficznych. O stylistycznych, o ortograficznych. No. Nie poprawiamy nikogo. U nas na kanale każdy pisze jak chce. Tym bardziej, że dużo osób jest z zagranicy. Mieszkają tam kilkadziesiąt lat i nie pamiętają jak się pisze. Tak, więc u nas nie poprawiamy nikogo. Każdy ma prawo napisać tak jak chce. I jak umie, jak pamięta. Tak, jak mu umie, jak pamięta, my na to nie zwracamy uwagę. I o tym często uwagi, o tym często mówimy. No. Że, bo komentarze, które są po to tylko, żeby ktoś sprawdzał kogoś błędy, będą po prostu usuwane i one nie będą w ogóle publikowane. No, nie będą w ogóle zatwierdzone. Nie. Ale to fajnie, ponieważ nikt u nas nie boi się napisać cokolwiek, tak? Bo ponieważ pisze tak, jak potrafi. Zwłaszcza jak ktoś nie mieszka kilkadziesiąt lat w Polsce, to jak on ma napisać po polsku wszystko, tak mamy kilka osób, to one po prostu nie pamiętają. I później się boją, bo ktoś boją będzie, się pisać, bo ktoś ich zaraz w odpowiedzi będzie poprawiał. Nie, u nas tego nie ma. A będziemy dobrze, także już żeśmy to powiedzieli. I teraz będziemy się widzieć w domu. Pokażemy wam ceny. Masakra, normalnie masakra. Strach na bazar iść. Dlatego wolę iść po warzywa i owoce do Kauflandu. Czy do Lidla. Czy do Biedronki nawet, wszystko jedno. Do takiego dyskontu, bo po prostu jest dużo taniej. I też są polskie warzywa i owoce. Tak. Polskie warzywa i owoce. Wiem, bo przecież kupuję. Piszę. Produkt polski. No. Tylko, że nie za taką cenę. Bo no naprawdę, no nie wiem, kogo stać za taką cenę kupić. No i witajcie w domu. I słuchajcie. To, co tutaj jest, za to zapłaciłam prawie 100 zł. To o tutaj. To kupiłam na bazarze, tak? Dlatego ja uważam, dlatego upadają małe sklepy. 9 zł za te jak to się nazywa, malinki, 9 zł. Orzechy po 35 zł za kilogram. Orzechy. Pomidor jeden po 7,50 to te tańsze takie, które trzeba zjeść na już, bo na przykład takie uszkodzenie mają, tak? Czy o, tak jak ten ma tutaj, takie uszkodzenie. Bo że on jest wielki, także to odkroję. To po 7,50. Te pomidorki, patrz, też jest pęknięty. Mhm. Widzicie? I one są po 16 zł za kilogram. I słonecznik po 5 zł. On już też nie jest w swojej pierwszej młodości. Dwa słoneczniki. W piekarni dwie bułeczki. Jedna bułeczka 2 zł i 60 groszy.
Słuchajcie, za zwykłą bułkę, pszenna zwykła, nie, to jest grahamka, przepraszam, grahamka. Patrzcie, 2,60 zł. I podejrzewam, że te bułki są na drożdżach, to nie są na zakwasie. I chleb pszenno-żytni, taki okrągły, nieduży, zresztą to widać. Chleb kosztuje 9 zł. Do tego poszłam, kupiłam jeszcze, tak, od pani z bazaru 0,5 kg kapustki kiszonej i tu jest kilogram marchewki takiej dużej, bo sałatki mi się zachciało i za to zapłaciłam prawie 12 zł. A najbardziej to mnie zbiła, poszłam do następnego takiego małego sklepu warzywnego. Słuchajcie, wzięłam 60 deko ogórków kiszonych, bo jak wiecie, w tym roku nie robiłam, bo u nas ogórki po prostu były, no brzydkie były, no nie było w tym roku u nas tutaj w regionie dobrych ogórków, żeby można było robić ogórki. Nawet ta pani tutaj, co mi sprzedawała kapustę kiszoną, taka właśnie z bazaru, ona powiedziała, że ona ogórków u niej w gospodarstwie też się nie robiło, bo po prostu no nie było takich ogórków. Ale słuchajcie, cena ogórków zbiła mnie w ogóle z nóg, bo ogórki kiszone, zaraz wam pokażę, paragon fiskalny, ogórek kiszony, za kilogram ogórków trzeba dać 20 zł. Gdzie za 20 zł? Nie no, za to zapłaciłam 12 zł i 10 groszy. To ja bym miała dwa opakowania ogórków, tak mniej więcej po 40 deko, po pół kilo w tym, w Lidlu. I tam są dobre ogórki. I jeszcze miałabym z tą wodą. Są na pewno lepsze ogórki o ty, bo to są takie te zwykłe beczkowe. I także, no, ja, i, słuchajcie, no za to 100 zł, co tutaj jest? Trochę pomidorów, orzechów, chleba, ogórki, słonecznik, marchewka. No przecież ja wiecie co, ja bym z chęcią tak sobie zapisała i zobaczyła, ile by to kosztowało mnie w Kauflandzie albo w Lidlu. Ale na pewno nie 100 zł. No i teraz przejdziemy. Dobra. No i mówcie, gdzie wy robicie zakupy? Żeby było taniej. Warzywa, żeby było taniej. Bo może ja nie i wiem. Co sądzicie o tych cenach? No tak, bo może to u nas faktycznie jest tylko tak drogo. No bo każdy mówi, idź na bazar. No to poszłam, no. To co ja tu kupiłam? Tu nie ma co jeść. Trochę pomidorów, orzechów, dwa słoneczniki po 5 zł. A inne ceny, to mówię, no taki malutki kalafior, taki o, kosztował prawie 12 zł, 11 z czymś. A to, co sobie kupiłam na... ja chodziłam, bo na urodziny i na imieniny tak mówię, kurde, coś bym sobie kupiła, ale nie było, chodziłam i nie było tego, co bym chciała, aż wychodziłam. Zapłaciliśmy tyle. A, jest to mój prezent na imieniny i na urodziny. Tutaj pisze wyrób jubilerski. 1,62 grama. Tak. Pokaż teraz. Ta. Podobają wam się? No. Kupiłam sobie. Wychodziłam oczywiście w Lombardzie, tak? Mhm. Bo są dużo, dużo tańsze, a naprawdę one są jak nowiutkie. Czekaj, wezmę, zdejmę jeszcze drugi. Nie wiem, czy tu one się tak błyszczą, ale chyba nie. Ale bardzo fajne. Takie nie za duże koła. Ja się lubuję w ogóle w kołach. O, patrzcie, jakie ładne. No. No, 420 zł. Także nie są, bo podejrzewam, że u jubilera musiałabym zapłacić dużo. Tak, próba jest 585. Gram 62. Tak, gram 62. Fajne takie ten, bo one są dmuchane, ale takie spiralki. Także nawet jeżeli gdzieś się coś zagnie, to po prostu tak nie widać, bo też mam takie spiralki i po prostu po spiralkach tak nie widać. No, także mam taki prezent. W końcu chodziłam i znalazłam.
No także będziemy się już żegnać, tak? Żegnamy się, życzymy wam miłego dnia, piszcie, czy u was też są takie ceny, bo mówię, no u nas, no, no na bazaru, czy by pójdę tam, czy pójdę na osiedle, no to, no, no to co, no, u nas takie budki są, co nie? No to jest tak drogo, że strach chodzić, no strach chodzić. Ja jak mi pan policzył, słuchajcie, za ogórki, do mnie mówi 12 zł 10 groszy. I daje mi taką torebeczkę, a ja mówię, to po ile te ogórki? A on do mnie, 20 zł kilogram. Ja mówię, Boże, no przecież to by było jakąś surówkę tylko zrobić, tak? Do obiadu. Masakra. Dobra, kończymy się, bo ja znów się rozgadałam. No. No. Także, jak się filmik podobał? Tak, to poprosimy o łapkę w górę. Serduszko. Serduszko. A jak się nie podobał, to też serduszko. To też serduszko. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. I trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, pa pa. Pa pa. I kończymy w malinach.